Dobra, jesteśmy kochani w łazience. Już zrobiłam pranie, więc mogę się teraz brać za ogarnianie. Jak widać, pranko zrobione. Praleczka wyłączona. Jak słyszycie jakieś dźwięki, to sąsiedzi słuchają muzyki. No, niestety, sąsiadów się nie wybiera. A zaczynając od początku. Teraz sobie umyję łepek. Zostało mi jeszcze trochę poprzedniej butelki, więc myślę, że już teraz to wykorzystamy i zostało mi trochę maski. Zaraz Wam pokażę jedną ręką, może uda mi się. Hops. Jeszcze troszkę zostało. Więc na pewno zrobimy tą maseczkę, pomieszamy ją z olejem. A następnie przejdę do kąpieli. I tutaj jest mój gość główny. Są to kule, które zostały mi przywiesione z Lasha. Żeby nie było, to są z Lasha kule. Została mi ta Sex Bomb i Sakura, dobrze czytam? Zostały mi te dwie, bo tą już wykorzystałam. A nie, tam jeszcze została, czyli wykorzystałam tą Sex Bomb, ona była z kwiatkiem. A została mi Rose Jam. I niestety ta Rose Jam trochę przeszła, bo przyleciała z Anglii, rodzina mi przywiozła. I troszkę się ukruszyła, ale w większości jest cała, tylko tutaj ten kawałeczek się ukruszył. Ale gdzieś go tutaj chyba znajdziemy w jakichś tych rozsypkach. I została jeszcze oto ta Sakura. Jak widać, one są z Lasha, ja nie kłamię. Dostałam taką paczuszkę, bo poprosiłam o nią, więc na pewno użyjemy dzisiaj. No kurczę, właśnie nie wiem, czy chce się, bo ona jest taka brokatowa, jak widzicie, świecą mi się łapki. Nie wiem, czy chcę się w brokacie kąpać, więc chyba użyjemy dzisiaj jednak tej. Bo tak na brokat dzisiaj będę musiała nakleić później te plastry, więc tak nie chcę się świecić, ale jeszcze zobaczę. Oczywiście rozpuszczanie takiej kuli możecie zobaczyć u mnie na TikToku, który znajdziecie tutaj. Tutaj mi się suszą moje płatki wielorazowego użytku. Kule jeszcze dają coś takiego, ja je tutaj specjalnie tak otworzyłam w tym pudełeczku, to nie jest bez przyczyny. Ponieważ ja lubię, jak ładnie pachnie w łazience, a one właśnie dają taki fajny, ładny zapach na całą łazianeczkę. Więc myślę, że zaraz pójdę się kąpać, bo już trochę czasu minęło, zanim te pralki się wyprały. Jeszcze mogę Wam pokazać. Tym się myję, jeśli jesteście zainteresowani aktualnie. Testuję to, jak widać, już dosyć dużo zużyłam. Więc sprawdza się. Jak nałożę maskę, nakładam taki oto czepek na głowę. Często go nakładam, po prostu włosy się nie przesuwają, nic mi się nie ślizga i tak dalej. Teraz jestem w trakcie testu, myję twarz właśnie taką pianką. Ona jest z H2O, czy jak to się tam nazywa. I ona jest aktywna piana detoksykująca i bardzo ją Wam polecam, fajnie się sprawdza. Pierw ją nakładam palcami, rozmasowuję, a później używam mojej szczoteczki Foreo Mini. No i jeszcze tym myję zęby, no co ja Wam mogę tu pokazywać w tej łazience. Więc idę się ogarniać, chyba że nie. Jeszcze przed ogarnianiem pójdziemy zjeść pod wieczorek, bo mamy już godzinę. Zaraz Wam powiem. Mamy godzinę 17:32, więc już jest czas na podwieczorek. Myślę, że przed kąpielą zjemy ten podwieczorek i potem się wykąpię i zakończymy w jakiś sposób fajny ten film kolacją i ogarnianiem przed lustrem, więc przejdźmy do kuchni. A więc ja już wyjęłam mój podwieczorek, dzisiaj mamy na podwieczorek budyń z kaszy jaglanej z musem truskawkowym. I jak widać, są 200 kalorii, tak jak mówiłam, i tutaj mamy dzisiaj 337 kalorii. Wydaje mi się, że wcześniej było też około 400, około 400, 800, 300, 1100 i koktajl było 200, 1400, jeszcze kolację. No i by się zgadzało, że to jest te 2000 kalorii, więc pozwolę sobie otworzyć. Powiem Wam akurat, że te danie nie wygląda zbyt smakowicie. Mam nadzieję, że będzie dobrze smakowało. Wygląda jak mózg we krwi, no ale to ma być kasza jaglana z truskawkami, więc mam nadzieję, że będzie dobrze smakowało. Później pójdę się wykąpać, jak zjem, i odezwę się do Was, jak już będę się ogarniać przed całą galą Hailey, którą będę oglądać dzisiaj. Jestem, wróciłam.
Trochę się zasiedziałam w wannie. Jest już godzina 19:15 i ja dopiero wyszłam z wanny. Powiem wam tak, nasmarowałam się balsamami, mlekami, kakaami i w ogóle innymi dziwnymi rzeczami. Więc tak, tutaj mam od Body Boom. Jest to mleczko do ciała, anticelulit, guarana, kawa i cytryna. I ono jest takie bardzo rzadkie, zaraz wam pokażę. Widzicie? W takim spryskiwaczu. I tym smaruję uda i brzuszek. Skoro to niby antycelulit, no to tym smaruję uda i brzuszek. Następnie ręce i resztę ciała smaruję ziają, masłem kakaowym, ponieważ znam to, lubię, ono jest dosyć takie gęste, tłuste i dobrze się sprawdza przy tatuażach, ponieważ dobrze mi je nawilża, więc resztę ciała smaruję tym. Tak, smaruję pierwszą warstwę, wchłania się i teraz właśnie daję taką leciutką drugą, żeby tak bardzo mocno były nawilżone te tatuaże. Zawsze tak robię. Więc dlatego u mnie tak dużo schodzi tego, bo no, tatuaże są wymagające. Ja nie chcę, żeby one szybko traciły kolor, więc mocno je nawilżam. Następnie przechodzę do buzi. No i tutaj dzisiaj właśnie nie będę robiła sobie, bo zazwyczaj robię sobie na noc serum do twarzy, korygujące, rozjaśniające, o którym już wam wspominałam w wcześniejszym filmie. Ale dzisiaj nie będę nakładać tego serum, ponieważ robiłam to wczoraj. Tutaj mam lustereczko i zazwyczaj przychodzę do lustereczka, biorę sobie swoją szczoteczkę do rzęs, mam ich multum z Shaina, polecam, i sobie moje rzęski po myciu rozczesuję, ładnie układam, tak jak lubię. W tym przypadku resztkę rzęsek, tak jak wspominałam chyba wcześniej, miałam alergię i dużo mi ich wypadło, bo myślałam, że sobie wydrapię oczy. No i na noc nakładam sobie matująco deteksykujący krem, który cały czas testuję, już jest go tutaj niewiele, jest to krem na dzień albo na noc, cera mieszana tłusta z niedoskonałościami, rozszerzone pory, błyszczące skóra. Więc idealnie i nakładam go sobie tak dosyć sporo, nie żałuję sobie, nawet kółeczko mi wyszło na nosie. I zaraz będzie na nos rozsmarowywać. Tutaj moja wieża z kosmetyków czasami się rozwala. Też sobie nie żałuję, żeby to się wchłonęło, ponieważ po myciu ja mam tutaj bardzo strasznie suchą skórę na buźce, aż mnie ciągnie i już się zawsze nie mogę doczekać, kiedy posmaruję tą buźkę. A znowu tutaj mi się przetłuszcza zawsze w dzień, więc stosuję teraz go też na dzień i na noc, ponieważ chcę go sprawdzić, czy jest warty mojej uwagi. Wsmarowuję dokładnie. I na koniec używam jakiegoś błyszczyka, pomadki do ust, żeby te usta też nie były takie suche. Dzisiaj może tutaj użyjemy NYXa, jakaś taka już obdarta. Nie wiem, chyba z jakiegoś kalendarza adwentowego. A jeśli mowa o kalendarzach adwentowych, to chciałabym wam powiedzieć, że kalendarze adwentowe już zaczynają się pojawiać. Już mam jeden zamówiony, oczywiście nie w Polsce, bo w Polsce są one dosyć późno. Ale już jeden do mnie niedługo przyjdzie, więc niedługo będziemy zaczynali serię z kalendarzy adwentowych. Już się nie mogę doczekać, co w tym roku dla nas przygotują. I nakładam błyszczyk. No i w ten czas przechodzę do włosów. Muszę tutaj swój turban zdjąć. Moje włosy troszkę podeschły, wyglądają w ten sposób. I ja czeszę je jakby na dwa etapy. Gdzieś tu mi włos imię Gilga. Już wyciągam sobie moje dwa przyrządy. Na sam początek, żeby rozplątać te kołtunowisko, używam szczotki. Nie umiem tego przeczytać, jeśli tutaj zobaczycie, to macie nazwę. Tangetinzer, nie wiem jak to czytać. I jest to szczotka do włosów właśnie takich z kołtu, no wiecie, o co mi chodzi, poplątanych.
I na sam początek rozczesuję je tą szczotką oto. Doprowadzam je do jakiegoś stanu. Ona nie ciągnie za bardzo, więc ja to, mi się to podoba, bo ja nienawidzę, jak ktoś mnie ciągnie za włosy, albo coś mnie ciągnie za włosy. Nie lubię też ich czesać, więc staram sobie zrobić taką fryzurę, żebym nie musiała długo ich czesać. Zazwyczaj robię sobie, jak zauważyliście, dwa warkoczyki cienki tutaj i dwa dłuższe dalej. Ponieważ potem, gdy już się tak rozbełbonią i już są takie brzydkie, no to wtedy ja je rozpuszczam, przeczesuję delikatnie tylko tą szczotką i zwijam w kitek albo w koka i jest git na kolejny dzień. Ja jestem takiego zdania, że najlepiej nie myć codziennie włosów, ponieważ później one szybciej się przetłuszczają. To, że komuś się przetłuszczają włosy, no to może albo wynikać z tego, że za często myję głowę, albo z tego, że na przykład używa za ciepłej wody i wtedy wytwarza się więcej sebum na głowie. I po prostu włosy w ten moment się przetłuszczają. Ja myję włosy tak co 3 dni, zdarzy się częściej, ale staram się powyżej 3 dni, żeby je utrzymać w świeżości. Do tego jeszcze używam suchych szamponów, wiem, że to nie jest jakieś tam super dla włosów, ale na moich włosach to się sprawdza, że nie przetłuszczają się tak po prostu. Cała jestem teraz w kudłach, co mi powypadały i wszystko mnie drażni. Nie mogę znaleźć tego włosa. Wyciągam sobie włosy z tej szczotki, żebym mogła dalej się czesać. Rozczesuję je jak najbardziej mogę, aż nie czuję takich kołtuniastych włosków gdzieś tam pomiędzy. I wtedy przechodzę do grzebienia. I grzebieniem czeszę już się tak dokładniej, że tak powiem. Nie wiem jak to ująć, ale po prostu robię sobie przedziałek i następnie układam sobie włosy, robię sobie warkoczyki i do tego już używam grzebienia. Ja tak pierw w jedną stronę je zaczeszę, potem w drugą, żeby na pewno były rozczesane dobrze. Ale przed tym, jak użyję grzebienia, jeszcze używam olejku do włosów, zaraz Wam pokażę. Mimo, że używałam maski i używałam oleju z tą maską razem, to jeszcze używam właśnie olejku, który jest na końcówki, ja tak wcieram na końcówki i tak potem już tymi resztkami na resztę włosów, żeby nic się nie marnowało. Czyszczam sobie moją szczotkę z kłaków. Mam nadzieję, że Jacek dobrze wytnie ten film i nie będzie on zbyt długi, bo materiału jest dość sporo. I zanim chwycę za grzebień, mam jeszcze olejek, też z mojej ulubionej serii. Biorę sobie kilka pompek na palce, rozcieram i nakładam na końcówki moich włosów. A resztki tak wsmarowuję po całości, żeby tam nic nie zostało na tych rękach. I tak to wygląda. I teraz przechodzę do grzebienia. Właśnie taka wieczorna rutyna jest najdłuższa chyba, nie? Rano to na krachciach, szybko brwi, tutaj ten... Tylko zęby, oczy, buzia umyć, coś tam. Szybki prysznic, a nie godzinne siedzenie w wannie. No nawet ponad godzinę siedziałam w tej wannie. Jak widzicie, już jestem w piżamce, którą już tym olejkiem ufafloniłam. Ale już jestem w piżamce. Tą piżamkę też kupiłam z Shayna. Nie wiem, możliwe, że na którymś odcinku ona się znajdzie, jeśli jesteście zainteresowani. A, i zapomniałam Wam wspomnieć, że będąc w wannie, nagrałam nowy film na TikToka, więc serdecznie Was zapraszam do obejrzenia filmiku, jak się rozpuszcza kula z lasza, którą Wam pokazywałam. Jednak wybrałam tą jaśniejszą kulę, bez tego brokatu, ponieważ nie chcę, żeby ona miała za dużo tych olejów i brokatów, bo chcę nakleić te plastry na kolana, które ponoć mają się trzymać 5 dni, a nawet jak oglądałam filmiki na YouTubie, to mówili, że nawet do 2 tygodni, ale no ja sorry, tego nie wytrzymam z tym tyle. Będę musiała jednak to zmienić. To trochę trudne jest naklejanie tych plastrów, bo trzeba je powycinać w odpowiednich długościach, potem je odpowiednio nakleić, no nie wiem, zobaczymy jak mi pójdzie. Nie wiem, gdzieś tu czuję te włosy cały czas.
Nie mogę się ich pozbyć. No i dobra, i jak już mam włosy przyczesane, to wtedy robię warkoczyki. Ja zrobię warkoczyki już osobno, żeby ten film za długo nie trwał i zaraz do Was wrócę. Tak wyglądam już gotowa. Zrobiłam warkocze. Teraz mam spokój na 2-3 dni, więc ja jestem zadowolona. Tak zakończymy ten film. Już daruję Wam ostatnie jedzenie. Wiedzieliście, że to jest ryba po grecku, której nie zjem i że będę jadła coś z wczorajszego cateringu, czego nie dojadłam, więc to już sobie dzisiaj darujemy. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że podoba Wam się coś takiego. Jeśli chcecie, żebym nagrywała więcej czegoś takiego, no to do komentarzy piszcie. Ja wszystko oczywiście przeczytam. Oczywiście nie zapomnijcie o moich mediach społecznościowych, takich jak Instagram, TikTok. I oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i przycisku subskrypcji, bo on jest najważniejszy tutaj. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Ja idę oglądać Gale Heilig. Do zobaczenia, cześć!